Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Ja jestem na streamie, jest ze mną kilkanaście osób i kontynuujemy przygodę. Moi drodzy, na naszych ekranach kolejna misja, czyli przemiana. Zajmiemy się teraz misjami pobocznymi, zgonimy sobie tutaj kilka misji z naszego questlogu. Mamy parę misji na 35, parę na 36. Trzeba je porobić, bo zaraz wbijemy 45 i tyle będzie z tych misji, bo się wyszarzą, nie będą dawały nam już żadnego expa. A teraz są elegancko, jakby jeszcze się mieszczą w tym przedziale, że dostaniemy za nie normalnie doświadczenie. Także przemiana, moi drodzy, poszukaj grobu Morrow na cmentarzu za murami. Zajmę się najpierw tymi utopcami. O, faktycznie, teraz po tym ulepszeniu tych sił ataku mutagenami jest naprawdę moc. Zobaczcie, bije tutaj potężnie. Jak wejdzie krytyk, to normalnie zdzieram asfalt. Dobra, szukajmy tego grobu. To nie tutaj. To nie tutaj. To nie tutaj. Że tutaj. Martin Blanche też nie tutaj. Filip. Kurde, no, taki mały cmentarz, a tak ciężko to znaleźć. Thomas Moreau, profesor, jest. Na płycie jest napis w starszej mowie. Zbawienie nie leży w Dolnevdę, na tyle, tylko w naszych sercach. Profesora. Chwała nie wygląda na to, Elie. Że nie tylko ja o nim wiedziałem. Powinienem się tu rozejrzeć. Okej, jak widzimy, grób profesora został rozkopany w ogóle. Wąskie i płytkie, czyli to był ktoś lekki, pewnie kobieta. Ciekawe, dokąd prowadzą. Okej, mamy ślady kobiecych stóp. Zaraza, ślad się urywa. Ciekawe, czy ten, kto okradł grób, dowiedział się więcej niż ja. No dobra, spróbujmy jeszcze tutaj się czegoś dowiedzieć. Profesor raczej nie pomoże mi w poszukiwaniach. Więcej się tu nie dowiem. Musi mi wystarczyć mapa, którą dołączyła Jen. No i napis z nagrobka. Wspominał Eli Ren i o Dolnevdę, Dolinie Dziewięciu. Okej, okay, na mapie, którą przysłała Yennefer, sprawdź lokalizację. Czyli muszę otworzyć ekwipunek, muszę sobie wejść w przedmioty fabularne. No i trzeba tą mapkę gdzieś tutaj znaleźć. Stara mapa. Mi to nic nie mówi totalnie, ta mapa. Nic innego tutaj nie widzę do przeczytania. No, musi wystarczyć. Chyba tylko zajrzeć na nią. Mapa wskazuje na miejsce, w którym teraz płynie rzeka Saint-Retour. To tam musiała być ta Dolina 9. Trzeba to sprawdzić. Okej, wystarczyło odpalić mapę i tyle. Geralt już zrobił resztę detektywistycznej roboty. Ja sobie tutaj zobaczę, czy nie mam obok jakiegoś znacznika. Coś tu mamy. Coś tu mamy. Tu będzie chyba troszkę bliżej. Dobrze. Kurde, żuk miał precerki i się nie podzielił. No co za... Co za kolunio, no. Dobra. Kanapka z szynką wjeżdża, żeby uzupełniało się żyćko. A my biegniemy szukać wejścia do laboratorium. Tutaj sobie pobiegnę boczkiem, żeby ominąć te pająki tupiące, bo nienawidzę z nimi walczyć. Ściana
Ścieżka przeznaczenia. O, fajna nazwa w ogóle. Samego questa. No, oprócz oczywiście tych questów, które Marta nam podała, no to ja też tam będę po prostu czytał te questy, no i jakoś tam pewnie ostatecznie coś by się jeszcze udało wybrać. Wspólnie. Dobra, chyba znalazłem wejście do labo. Czy to nie jest to? Chyba to jest tutaj. Oczywiście, będąc już tutaj na dnie, podniosę sobie wszystko, co się da. Mógłbym użyć tutaj orki, żeby troszkę dłużej ponurkować, ale chyba się obejdzie. Zamknięte. Tutaj coś jest. Potrzebujemy klucza. Dobra, wypływamy. Pływaj, bo się udusisz, panie. Dobra. Okej, czyli patrzcie, tutaj jest zamknięte. Musimy mieć klucz. Może tamten kolo ma klucz. Ewentualnie to też w ogóle może być nie ta miejscówka, tak naprawdę. Tak, okej, wychodzi na to, że to nie jest tutaj. Dobra, jak to ja tutaj trafiłem w ogóle? Skąd ja tu przypłynąłem? No, stamtąd. Dobra, tutaj będzie trzeba wypłynąć. Dobra. Wiecie co, gulnę sobie tą orkę, bo strasznie mnie już to wkurzać zaczyna, że muszę co chwilę wypływać i tak dalej. Orka była taka fajna, pomarańczowa. O. O, topiec. Jak to jest, że utopca mieczem po prostu nie idzie tu zabić, bo jest nieśmiertelny, a z kuszy dostanie dwie dzidy i po prostu po chłopie. Myślę, że to wejście jest gdzieś pewnie tutaj. Co to? Tu jest jakiś portal. Czyżby to było to? Siemanko Chris, witam serdecznie. Wbiłem w jakiś portal, ale nie wiem, czy to jest to miejsce. Ten, kto okradł grób profesora Moreau, musiał w nim znaleźć coś, co uaktywniło portal wejściowy. Ciekawe, jakie niespodzianki mnie tu czekają. No, ciekawe. Jakie niespodzianki? Zobaczymy zaraz. O, tępa siekiera, to mi się podoba. Idealny łup. No i to jest też w sumie do tej pory chyba nowość, bo w podstawowej wersji tego nie było, że tak jakby kopaliśmy rudę bezpośrednio ze skały, tak jakby, że na ścianie... Stający z ziemi. Ktoś to ma słabe poczucie humoru. Aha, tak to działa. A tu jak?
Okej, po kolcach sobie przebiegłem. Oj, nie! O kurde. Tu było blisko, bo w ogóle nie zaczaiłem, że tu kolce są. Dobra, jakoś pykło. O, fajna byczułka, winyko. Znaczy wiesz co, Żuku, to nie jest tak, że ja sobie sam tutaj spacerkiem idę, tylko jak się trzyma tak jakby ten wiedźmiński zmysł, to nie da się wtedy szybciej biec. Przynajmniej ja nie mam tylu palców, żeby to umieć wcisnąć. I on wtedy tak powolutku sobie idzie. A koty cię lubię, Red. Okej. Teraz już wiem, dlaczego za każdym razem, jak Geralt przechodzi, to na niego koty wszystkie prychają. Nie lubią się ewidentnie z tą zwierzyną. Dobra, pójdę jeszcze w tą stronę, bo tutaj chyba mnie coś ominęło. Nie, chyba nie. Dobra, jedziemy dalej. No takie średnie typu łapki, jak można chodzić sobie po kolcach bez obaw. Bo ja tutaj przez przypadek nie ten guzik wcisnąłem i sobie centralnie na kolce wskoczyłem, nie? Bo tam na dół się chyba zeskakuje. Uj. Tu jeszcze zajrzę. Widzicie, właśnie o takie zbieranie tych minerałów, tego nie było. Nice. Dobra, i co? I chyba tutaj teraz zejdziemy. Tutaj są jeszcze jakieś schody. Ja jestem po prostu idealną ofiarą, żeby pułapki tutaj. Nadpalony dziennik profesora. Okej. O, kusza. Myślałem, że to Kilof. A to kusza. Tu jest coś, dobra. Teraz tędy pójdę. Oj, oj, oj. Tam coś jest. Ach, lubię eksplorację takich jaskiń. Tyle fajnych rzeczy można znaleźć i jeszcze do tego jest taki fajniutki klimacik, taki naprawdę ekstra. Ktoś tu opatrywał rany. Pewnie zranił się, próbując wspinaczki. Cóż, przynajmniej udało mu się uniknąć panter. Nie wiem, czy mam zeskakiwać tam na dół, ale widzę, że chyba nie bardzo, bo nie widzę dna nawet. Także powiem szczerze, że trochę niechętnie. Spróbujmy tutaj. Okej. Okay. Okej, okay. To jest ta dziura w ziemi, przy której już byliśmy wcześniej. Nie no, ewidentnie tutaj dalej gdzieś musi być przejście. Patrzcie, tutaj mnie prowadzi. Czyli tak jakby... O, patrzcie, tam jest coś. Czyli to po tej kuli trzeba się wspiąć. O, będzie Pantira nas atakować? Będzie.
się tego spodziewać. Okej, udało się. Wystarczyło wspiąć się po tej kuli wielkiej. O, co to? Ten, kto tu był przede mną, musiał wspiąć się na tę ścianę i ominąć pantery. Spryciarz? Ja tutaj nie jestem aż taki sprytny. Po prostu ładuję się prosto w panterę i tyle. Tu nic. Okej, tu widzę jakąś linę. Niezły sprzęt. Chciałbym mieć coś takiego. No to przecież możesz sobie wziąć. Skoro ci się podoba. Tutaj mi pokazuje coś do zbadania, ale nie wiem co. Może jakoś niżej. No jasne. Zamknięte. Według zapisków, które znalazłem, żeby przejść dalej, powinienem nacisnąć jakieś 4 wystające kamienie. Spróbuję dosięgnąć ich z kuszy. A, okej, już widzę. Dobra, gdzie są pozostałe? A, no dodatek jeszcze pewnie trzeba je robić w idealnej kolejności, tak? Czy jak? Udało się. A nie. Dziwne to było, bo strzeliłem już wcześniej w ten kamień. No on nie zapyknął. Także coś tutaj było dziwne. No dobra. Dało się. Interesujące miejsce. Wygląda jakby ktoś starannie je zaprojektował. Powinienem się tu rozejrzeć. O! Widzę tutaj niesamowicie dużo posągów gargulców. No właśnie. Akurat jeżeli chodzi o gargulce, strasznie nie lubię. Dziady są mocne. Mam nadzieję, że to tylko ten jeden. O, łapę gargulca podniosłem. Mam nadzieję, że reszta się nie uruchomi. Floreny, floreny. Złoty naszyjnik z diamentami, elegancko. No wspaniale, portale. Robi się coraz lepiej. Aha. No dobra, czekajcie, żeby się teraz nie pomylić. Czyli tak. 1, 2 i 3. Czyli mamy lewa, prawa i naprzeciwko. Idę naprzeciwko. Zaraza. Jestem okay. W punkcie wyjścia. Czyli... Czekaj. Gdzie ja teraz wlazłem? Naprzeciwko, tak? Jeszcze raz. Zaraza.
jestem w punkcie wyjścia. A, okej, okay, rozumiem. Patrzcie, że ten posąg patrzy się w lewo, a jak wchodziłem pierwszy raz naprzeciwko, to patrzył się w prawo. Także chyba ten posąg mi pokazuje, gdzie mam iść. Coś dłużej wczytuję. O! Dobra, jestem tutaj. Oczywiście sobie tutaj przebiegnę i zobaczę, czy nie ma nic do podniesienia. Ale ogólnie sprawdźmy, gdzie się patrzy posąg. Dobrze. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. Patrzy się tam. Aha, tylko że ja tam nie mam jak dojść. Bo to jest po drugiej stronie. On się patrzy tam, co nie? Widzicie? No dobra, jak zeskoczę i pójdę tutaj. Zaraza, znowu źle. Może jest tu gdzieś jakaś wskazówka? Jeszcze raz. Czyli teraz mnie przeniesie znowu pewnie na górę, tak? I o, dobra. No i on teraz patrzy się tam naprzeciwko na górę, ale ja nie mam tam jak dotrzeć, widzicie? Powinienem o tam wejść, o tam, tam, tam. Tylko jak tam dojść? Zaraz wybierzemy jakiś którykolwiek i zobaczymy. Jeszcze spróbuję z drugiej strony. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. Może na górę trzeba wskoczyć. Dobra, idę tutaj na Janusza. Tak, cofam mnie. Czyli trzeba znaleźć tam jakieś przejście, żeby przeskoczyć górą pewnie do tego portalu, na który się lampi ten posąg, no bo cały czas mnie cofa w to samo miejsce. Czyli... Dobrze. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. Tutaj? Ja może taką po prostu na frajera, takiego po murku. Nie, tak nie, tak się nie da raczej. Ej, dobra, próbujmy. Chyba, że... Z murka jeszcze? Nie, z murka nie da rady. Że tędy pom... O! No i pozamytało. A, patrzcie! Tu jest wejście, wystarczyło zaskoczyć. Okej, okay, czyli teraz on się lampi tutaj ewidentnie. Zobaczymy. Wystarczyło zejść. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. Okej, okay, gdzie on się teraz patrzy? Teraz się patrzy jakoś tam. Spróbuję znaleźć, które to. Dobra, przekisnąłem. Patrzy się tutaj, więc to jest chyba tutaj. Zobaczmy, czy moja dedukcja jest dobra. Chyba tak, patrzcie, tutaj wydostałem się. Nice. Używając ziemskich zmysłów przeszukaj laboratorium. Very nice. I'm so smart. So, so smart. W tym dodatku planuję podnosić wszystko ze wszystkąd. Wiecie czego? Bo we wszystkich tych beczkach, skrzyneczkach i we wszystkich tych miejscóweczkach są barwniki. Teraz wystarczy wybrać któryś z wpisów. Co? A nie wiem, o co chodzi. Bo chyba za szybko podszedłem do tego. O
18 jule 1102. Rozpoczynam mój wielki życiowy projekt. Ważniejszy niż cokolwiek, nad czym dotychczas pracowałem. Bo dotyczy mnie osobiście. Mnie i mojego syna. Kiedy 15 lat temu zostałem napadnięty przez leśną bestię i ocalił mnie Wiedźmin, nie sądziłem, że za ratunek przyjdzie mi zapłacić losem własnego syna. Gdybym mógł cofnąć czas, wolałbym wówczas zginąć, niż oddać mego jedynaka Wiedźminom. Ale stało się, a w dniu, gdy Jerome został zabrany, ja postawiłem sobie za punkt honoru, że go odzyskam. Dziś, po latach badań i przygotowań, wreszcie stworzyłem maszynę, dzięki której jestem w stanie badać mutacje. Jeśli bogowie będą mi sprzyjać, uda mi się też je cofnąć i przywrócić Jeroma normalnemu życiu. Ciekawe. Więc profesor chciał cofnąć wiedźmińskie mutacje, a nie uczynić je silniejszymi. Ciekawe, czy mu się udało. I co to znaczy dla mnie? To znaczy dla ciebie to, mój drogi przyjacielu, że możesz pewnie sobie jakieś mutacje tutaj usuwać i rozwijać. Obserwacja 30. Mutacje nie następują od razu. Co ciekawe, nie tyle chodzi o to, że rozwój następuje w miarę upływu czasu, ale raczej o to, że aby mutacja postępowała, konieczne jest nieustanne podawanie odpowiednich mutagenów. Obiekt nie znosi tego najlepiej, ale znalazłem sposób, żeby uczynić mutacje mniej inwazyjnymi. Dodaję do bazy mutagenu białko ze zmutowanych jaj skolopendromorfów. Trzymanie ich w oszklonym terrarium powoduje, że nie osiągają dużych rozmiarów. Z kolei same jaja wyglądają zaskakująco ładnie. Zmutowane dają piękną poświatę. Miejmy nadzieję, że metoda z użyciem jaj na dłuższą metę nie wykaże znaczących skutków ubocznych. Kurde, jaki rozkminiacz normalnie. Nie mogę wyjść z tego menu. Ja nie chcę tutaj już tego przeglądać. Ja chcę eksplorować tą komnatę. Ale nie pozwala mi wyjść. To już ostatni wpis. Lata badań, prac, wyrzeczeń i nic. Wszystko na marne. Nie udało mi się osiągnąć zamierzonego celu. Wszystkie mutacje, którym poddałem moje obiekty, okazały się nieskuteczne, kiedy zastosowałem je na Jeromie. To, co miało wyleczyć go z wiedźmieństwa, wrócić go normalnemu życiu, tylko pogłębiło jego mutację, czyniąc go jeszcze szybszym, silniejszym, jeszcze bardziej nieludzkim. Mój syn już na zawsze będzie wiedźminem. Poległem. Czas opuścić to miejsce i wrócić do domu, do Lidii. Może zechce mnie przyjąć z powrotem. Cholera jasna. Przepisy i mutageny zostawiam tutaj. To ten Jerome to był jakiś normalnie chyba kozak totalny. O odzyskaniu syna. A więc ostatecznie profesorowi nie udało się odwrócić skutków mutacji, tylko je poszerzyć. Szczęśliwie dla mnie. No tak, Geralt pewnie nie chciałby się odczarować. Z zapisków na kryształach wynika, że profesor próbował odwrócić skutki wiedźmińskich mutacji, ale jedyne co osiągnął, to ich wzmocnienie. Jako bazy do mutagenów używał białka z kolopendromorfów. Powinienem się za nim rozejrzeć. No dobra. Sprawdźmy, co jeszcze tutaj można zrobić. Tu nic.
Jakaś księga. Tu jakiś mutagen. O, transmutacja mniejszego niebieskiego mutagenu w zielony. Elegancko. Wychodzi na to, że no, będziemy tutaj mieli... Moro przetrzymywał swojego syna. Smutne. Będziemy mogli podmieniać chyba mutageny, jeden pod drugi. Biblioteczka. Większość to księgi o mutacjach i genetyce. Okej, ale po co mu było w takim razie więcej cel? Tam jeszcze można pójść. Kryształ do megaskopu. Intrygująca maszyneria. Tylko jak ją uruchomić? Chyba znalazłem brakujący kryształ. Tu coś jest. Mi pokazuje coś pod podłogą. O, tu coś mi pokazuje. Te kryształy się chyba waliło Ardem, nie? No właśnie. Spreparowane narządy. Mam nadzieję, że ich poprzedni właściciele nie byli przymuszeni, żeby je oddać. Okej. Co tu jeszcze mamy? O. Jeszcze jeden kryształik, elegancko. Domyślam się, że ten człowiek nie trafił tu z własnej woli. Dobra. Posłuchajmy jeszcze profesorka, bo mamy brakujące wpisy. Obserwacja 22. Mimo zaaplikowania większej niż zwykle ilości substancji toksycznych, obiekt nie wykazuje objawów przedawkowania. Sądzę, że jest to jeden z objawów mutacji, a więc mały sukces. Dzięki tej mutacji Jerome prawdopodobnie lepiej zniesie odtruwanie. Nothing special. Sprawdźmy przedostatni wpis. Obserwacja 58. Czasem niepowodzenie jest początkiem sukcesu. Odkryłem metodę, dzięki której da się zastąpić jeden typ mutagenu innym, dodając do niego odpowiednie składniki. To wielki dzień dla nauki. Okej, okay, czyli to jest to, o czym mówiłem. Że po dzisiejszej dawce mutagenów obiekt był bliski śmierci. Jednak nagle odzyskał przytomność i siły. Oczywiście nie w pełni, ale można powiedzieć, że wrócił do życia. Trudno powiedzieć, czy to wynik mutacji, czy też czysty przypadek. Trzeba będzie przeprowadzić więcej badań. Nieźle. Nie wiem dlaczego, ale dostałem za to level. Chyba po prostu za wysłuchanie doktorka dostałem trochę expa. No dobra, to chyba by było na tyle w tym miejscu. Mamy tą dziurę w ścianie, więc chyba w nią się tutaj udam. Gdzie ona była? Tutaj, w tej... w tej celi. Czyli teraz pewnie będziemy walczyć ze skolopendromorfami, tak? Biała wdowa. Ej, nie zmieniło mi... Jeszcze jedna! Patrzcie, nie mogę zmienić na Quena, co jest do cholery? Nie, na Igni. I teraz na Quena, o, teraz weszło. Co
co za dzień. O, padł za jednym ciosem i tym moim skillem. Mam rozdanego takiego skilla, że jest szansa, że potwór zdechnie na strzała. No i tutaj to weszło. Kurde, dwa takie paskudztwa. To już przesada dla mnie. Okej, okay. Miały się chyba nie rozrastać z tego, co mówił profesorek, ale coś mi się wydaje, że chyba... Jesteś paskudny. Chyba uciekły z tego. Chyba uciekły z akwarium. O, weszło za pierwszym uderzeniem. Jaki mistrz. O kurde, jeden cios i trup. Pięknie, panie Geralcie. To się nazywa moc. Ale to załatał. Normalnie. I am proud, panie Geralcie. Dobra, gdzie nas tu przeniesie? Opsa. Umieść zmutowane białko w urządzeniu profesora. Czyli gdzie to się umieszcza? Domyślam się, że ten człowiek nie trafił tu z własnej woli. Gdzie tu się umieszcza? W którym miejscu? Tutaj. Rozbierz się i uruchom aparaturę? Naprawdę? Bez wiedzy, jak to działa dokładnie, mamy to na sobie przetestować? Ja jestem gotowy. My body is ready. Kurde. Intrygująca maszyneria. Czas się przekonać, czemu tak jak profesora podziałało na mnie tak, jak na jego syna. I wyjdzie taki Hulk, co nie? I plus 10 leveli, nie? Mutacje. System mutacji został odblokowany. Mutacje umożliwiają wykształcenie specjalnych zdolności, które nie należą w zasięgu zwykłych śmiertelników. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, otwórz panel postaci. Kurde, normalnie aż się przeraziłem, jak Geralt wyszedł z tej machiny. Powiem szczerze. No dobra, na zakończenie tego odcinka zajrzyjmy sobie do panelu postaci. I co tu tak naprawdę nam doszło? Ciśnij trójkąt, aby przejść do panelu mutacji. Wow! Badanie mutacji. Aby skorzystać z mutacji, trzeba je najpierw zbadać. Aby to zrobić, wybierz jedną z dostępnych mutacji. Okej, okay. Toksyczna krew. Gdy Geralt zostanie zraniony w walce, atakujący przeciwnik otrzyma obrażenia o wartości 1,5% zadanych obrażeń za każdy punkt toksyczności. To pewnie jak się idzie pod alchemię, to jest spoko. Aby badanie mutacji mogło zakończyć się sukcesem, musisz do niego użyć wymaganej ilości punktów umiejętności oraz mutagenów. Okej. Okay. Wybierz jedną z zaawansowanych mutacji. Zaraz, daj poczytać. Wymagane mutacje. Aby rozwinąć zaawansowane mutacje, musisz najpierw rozwinąć inne, wcześniejsze. Informacje na ten temat znajdują się w opisie mutacji. Czyli to jest tak naprawdę nic innego jak po prostu zwykłe takie drzewko dodatkowych umiejętności, powiedzmy, tak? Coś takiego.
Okej, okay, witam serdecznie, Paweł. Fajnie, że dołączyłeś. Przeciwnikom ludzkim odpornym na kontrataki oraz potworom ataki mieczem zadają 25% więcej obrażeń. W pozostałych przypadkach, jeśli życie atakującego jest mniejsze, kontratak wywołuje natychmiastowy cios kończący. Zawaliste. Znaki mogą zadać obrażenia krytyczne. Szansa na zadanie obrażeń i wartości obrażeń wzrastają wraz z mocą znaków. Aktualnie 35% na dodatkowe 147 obrażeń. Przeciwnicy zabici w wyniku obrażeń krytycznych od znaków eksplodują. Serio? O cholera, jasne. Zawaliste. Krwawa łaźnia. Każdy śmiertelny cios zadany mieczem powoduje rozczłonkowanie przeciwnika albo aktywuje cios kończący. Każdy cios zadany bronią w walce wręcz zwiększa siłę ataków o 5% do końca walki. Premia zostaje utracona, jeśli otrzymasz obrażenia. Nie dotyczy obrażeń z zatrucia toksycznością. O kurde. Siła ataków i znaków na początku walki wzrasta o 30% na 30 sekund. Za każdego z wrogów poza jednym. Przykładowo, przy 11 przeciwnikach premia wynosi 300%. O kurde, potem siła ataków i znaków zmniejszy się o 10% za każdego przeciwnika poza jednym. Modyfikator nie może być większy niż 70%. Oh my god, jaki po prostu sztos. No dobra, nie będziemy przechodzić przez nie wszystkie. Wzmocnione synapsy można ulepszyć przez badanie mutacji. Każdy etap odblokowuje jedną dodatkową kieszeń umiejętności. O ja, patrzcie, teraz już rozumiem, jaki jest sens tak jakby robienia DLC-ków i dawanie możliwości graczom, żeby dobić Wiedźmina do setnego poziomu. Bo całe drzewko umiejętności i wszystkie kieszenie odkrywamy na 30. Czyli na 30 możemy sobie zrobić tutaj pełny build. Natomiast widzę, że tutaj, zobaczcie, dochodzą nam 4 nowe kieszenie, w tym właśnie nowa kieszeń pojawi się, jak odblokujemy 2 mutacje, 4 mutacje, 8 mutacji i 12 mutacji. Wtedy będziemy mieli dostęp właśnie do 4 nowych kieszeni. Kurde, to ma sens, ale zawaliście, oni to zrobili. Kurde, powiem wam, że ma to sensu, ma maksa dużo. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na początku jednego z ostatnich odcinków powiedziałem, że mam 10 dostępnych punktów umiejętności i już nie opłaca mi się ich rozdawać, bo mój build jest gotowy. No a teraz z kolei nie opłaca mi się trzymać tych punktów umiejętności, bo mój build może być jeszcze lepszy. Ja pierdykam, ale sztos. Normalnie powiem wam szczerze, że rozwalili system tutaj tym, naprawdę. I to zauważcie, że oni rozkminili to 7 lat temu. To nie jest jakaś, wiecie, świeżynka, nie? A tak naprawdę 7 lat później mało która gra może się tutaj pocieszyć takim zawalistym systemem. Więc powiem wam szczerze, że wstydźcie się, twórcy gier współcześnie robiący te gry, bo do dupy robicie je. Ojejku, dobra, obrałem się. Chyba wszystko nałożyłem. No dobra, moi drodzy, zakończę sobie tutaj ten odcinek. Także wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.